Dzisiejszy temat, powiem, jest bardziej teologiczny. Wiem, że niekoniecznie może to jest dobre, bo przeważnie dobrze jest słuchać historii, ale chciałbym, abyśmy dzisiaj sięgnęli do takiego tematu, który wymaga większego skupienia i będę się odnosił do naszej wiedzy, dlatego że historia normalnie zawiera kilka rozdziałów i nie jesteśmy w stanie jej tutaj przerobić i przeczytać. Ale to, co jesteśmy w stanie robić, to przedstawić pewien temat, sięgając do naszej znajomości, do naszej wiedzy. Więc pozwólcie, że zanim jeszcze, to może pomodlimy się, żeby gdzieś tam jednak, przynajmniej dla mnie jest potrzebne to skupienie teraz. Nasz ukochany Boże, jeszcze raz Tobie chwała i cześć za to, że dałeś nam modlitwę, za to, że dałeś nam tak wiele narzędzi, które są potrzebne w naszym życiu chrześcijańskim, za to, że jesteś Ty, że możemy być razem. I Boże, teraz poprowadź nas przez te studium. Daj nam zrozumieć, daj nam, Panie, podejmować decyzje. Prowadź nas swoim Duchem Świętym przez imię Jezusa. Amen. Tato, nie rozumiem, dlaczego ten sam wiatr gna okręty w zupełnie innych, różnych kierunkach, powiedziała Klara. Jeden zmierza do portu, a drugi w przeciwnym kierunku pozostaje na pełnym morzu. Wszystko zależy od ustawienia żagli, odpowiedział ojciec. A później dodał, ludzie na tym świecie są jak statki na morzu. Jeden żegluje w stronę nieba, wykorzystując tę samą bryzę, która znowu drugiego pcha na zatracenie. Te same okoliczności dla jednego są błogosławieństwem, a dla drugiego są przekleństwem. Dla jednego mogą być lekarstwem, a dla drugiego mogą być trucizną. Przeczytajmy historię z Księgi Rodzaju 27 rozdziału i wersety od 20 do 30. Księga Rodzaju, 27 rozdział, wersety od 20 do 30. Co się stało, że tak uwinąłeś się z tym polowaniem, mój synu? Zapytał zdziwiony ojciec. Jakub na to Pan, twój Bóg, sprawił, że mi się powiodło. Zbliż się, zarządził Izak. Niech cię dotknę, mój synu, i sprawdzę, czy to ty jesteś moim synem Ezawem. Jakub podszedł do ojca, ten dotknął go i stwierdził, głos jest głosem Jakuba, ale ręce rękami Ezawa. Nie rozpoznał go. Jego ręce były owłosione, podobnie jak ręce Ezawa, zaczął mu więc błogosławić. Po chwili jednak zapytał, czy to ty jesteś moim synem Ezawem? Tak, to ja, potwierdził. Podaj mi ten przysmak, poprosił. Niech skosztuje tego, co upolował mój syn, by mógł go pobłogosławić. Jakub podał mu potrawę i Izak zaczął jeść. Przyniósł także wina, by ojciec mógł się napić. W końcu ojciec powiedział, zbliż się proszę i pocałuj mnie, mój synu. Jakub podszedł i pocałował go, a gdy ojciec poczuł woń jego szat, zaczął mu błogosławić. O tak, to jest woń mego syna, jak woń pól, które pobłogosławił Pan. Niech ci Bóg udzieli rosy, nieba i żyzności pól. Niech cię darzy obfitością zbóż i zbiorów wina. Niech ci służą ludy, niech ci się kłaniają narody. Bądź Panem swoich braci i niech ci się kłaniają synowie twojej matki. Niech będzie przeklęty ten, kto cię przeklina, a błogosławiony ten, kto cię błogosławił. I ledwie Izak pobłogosławił Jakuba, i ledwie Jakub od niego wyszedł, z łowów wrócił jego brat Ezaw. Czytając ten fragment, dowiadujemy się, że Jakub ukradł błogosławieństwo swojego brata Ezawa. Zgadza się? Widzę kiwnięcia głowami. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, to dlaczego tak łatwo Ezaw sprzedał swoje pierworództwo? Możemy się tutaj spodziewać różnych odpowiedzi. Wy teraz pewnie też moglibyście dać pewne odpowiedzi. Ale żeby lepiej zrozumieć ten fragment, trzeba spojrzeć na trzy rozdziały, które niekoniecznie są ze sobą ułożone chronologicznie, ale to zaraz. Jakie przywileje miał pierworodny? Możecie podać? Pierwszy przywilej pierworodnego to jaki był?
dziedzictwo. A ile dokładnie dziedzictwa? Majątek dzielili, jeśli było dwóch synów, to majątek dzielili na trzy części. Pierworodny otrzymywał dwie części, a kolejny syn otrzymywał jedną część. Mówię, ale zgadza się, dziedzictwo. A druga rzecz, związana z pewnymi odpowiedzialnościami, jeśli chodzi o pierworodnego, kim był? Tak. Był kapłanem, był głową rodziny, głową domu. I zobaczcie, co czytamy w rozdziale 25. Zauważcie teraz, że będziemy wracać z rozdziału 27 do 25, dlatego że będzie ważna tutaj chronologia. 25 rozdział, werset 27 do 34. Gdy chłopcy wyrośli, Ezaw okazał się wspaniałym łowczym. Był człowiekiem otwartych przestrzeni. Jakub był spokojnego usposobienia, trzymał się namiotów. Izak wolał Ezawa, ponieważ lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu Jakub przyrządził posiłek. Ezaw, akurat przyszedł z pola zmęczony, poprosił Jakuba: daj mi się najeść tej twojej czerwonej zupy, bo padam ze zmęczenia. Dlatego nazwano go Edom. Najpierw sprzedaj mi pierworództwo, odpowiedział Jakub. Posłuchaj, wyrzucił z siebie Ezaw, ja umieram. Co mi po pierworództwie? Jakub nie ustępował, więc najpierw mi przysięgnij. I Ezaw przysiągł. Sprzedał swe pierworództwo Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb oraz potrawę z soczewicy, ten zaś jadł i pił i wstał i poszedł i tak pogardził Ezaw pierworództwem. Więc mamy bardzo dziwną historię, dlatego że Ezaw sprzedaje swoje pierworództwo za potrawę z soczewicy. I wracamy do pytania, dlaczego tak łatwo to zrobił? Oczywiście ktoś z was może powiedzieć, że Ezaw, i to jest prawda jak najbardziej, nie był osobą zbytnio uduchowioną. No bo tak nam pokazuje tekst. Więc pewnie dlatego to zrobił. Natomiast nawet gdyby nie był osobą uduchowioną, to myślicie, że z powodu potrawy z soczewicy oddałby majątek swojego ojca, który miał mu przysługiwać? Wybaczcie, że to powiem, ale w takimi kategoriami to właśnie myślą dzieci. Bo jak podejdzie się do dziecka i zaoferuje się: dzisiaj dam ci 100 zł, a najlepiej jeszcze jak podzieli się to na banknoty, za które będziesz mógł sobie już dzisiaj, teraz kupić coś, ale z drugiej strony moja oferta jest taka, że za 10 lat, jeszcze jak temu dziecku wyliczymy to, jak długi to jest okres, dam ci 100 tysięcy złotych. To jak myślicie, co dziecko wybierze? No oczywiście, dzisiaj. Natomiast z całym szacunkiem, ale myślę, że to jest niemożliwe. Że nawet jeśli Ezaw nie był uduchowiony, to po prostu coś tutaj nie gra. I faktycznie rozdziały 25, 26 i 27 nie są ułożone chronologicznie. I zauważcie, że rozdział 26, czyli ten kolejny, gdybyśmy poszli w naszej historii, on zaczyna się słowami o głodzie w kraju. Ezaw był pasterzem i jego dobytkiem były trzody. I wiecie, że głód w kraju był głównie spowodowany brakiem wody. Więc gdy brakowało wody, nagle brakowało wody dla zwierząt. I nagle też brakowało paszy, brakowało roślin. Więc tekst pokazuje nam, że dobytek Ezawa, ale nie tylko Ezawa, bo i też jego ojca, do czego zaraz przejdziemy, bardzo szybko zmalał właśnie w pewnym okresie historii czasu. I widzimy, że Ezaw idzie polować, pomimo że był bardzo dobrym myśliwym, ale wraca z polowania z niczym. I werset, który już przeczytaliśmy, który po prostu jest takim przecinakiem, mówi: nie widzisz, Jakubie, że ja umieram? Zastanawialiście się nad tym, dlaczego właśnie teraz, jak połączymy te fakty? Dlaczego Ezaw powiedział, że umiera? Dokładnie. Po prostu w tym czasie w jego słowach było dość dużo prawdy. Bo to był bardzo duży problem, duży był kryzys właśnie ze względu tych okoliczności. I w tym momencie ich ojciec również nie był już taki bogaty i wydaje się, że Ezaw nie miał za wiele do stracenia.
jeśli chodzi o swoje dziedzictwo i o to, co mu miało przysługiwać nawet w tych dwóch częściach. Ale co znajdujemy w rozdziale 26, to nagle patrzymy, że gdy mija trochę czasu, to sytuacja się kompletnie odwraca. Bóg zaczyna znowu błogosławić i nagle stają się bardzo, bardzo, bardzo zamożni. W taki sposób, że nawet inni ludzie się dziwią. Wszystko im się udaje. Wykopują tu studnie, pojawia się woda, zaczynają zajmować się uprawą, co też było pewnego rodzaju fenomenem w przypadku Jakuba w porównaniu do jego ojców i tak dalej, i tak dalej. Więc prawdopodobnie Ezaw sprzedał swoje pierworództwo w momencie, gdy jego ojciec nie był bogaty już na tą chwilę i był to właśnie moment, kiedy Bóg zaczynał już błogosławić, co nam pokazał właśnie ten tekst, który czytaliśmy z 27 rozdziału. I to jest nam potrzebne do naszej dzisiejszej historii, do naszych wniosków. To tło, które teraz powiedzieliśmy sobie, ono jest bardzo istotne. Ale drugie pytanie, które nasuwa się w tej historii, które jest dużo ważniejsze, jest następujące. Czy można ukraść błogosławieństwo Boże? Zobaczcie, że teraz trochę inaczej te pytanie brzmi, niż na początku powiedziałem. Jakub ukradł błogosławieństwo Ezawa. Ale przecież to błogosławieństwo ojca było błogosławieństwem Bożym. Więc jak teraz zadaję pytanie, czy można ukraść błogosławieństwo Boże, no to nagle człowiek zaczyna się zastanawiać. I zobaczcie, że w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 27 i werset 18, są pewne słowa, które być może przychodzą z odpowiedzią na tą rozterkę. 27 rozdział, werset 18. Powtórzonego prawa. Przeklęty, kto na drodze wprowadzi w błąd niedowidzącą osobę. No i tam mamy jeszcze końcówkę, cały lud potwierdzi amen. Przeklęty ten, który w błąd wprowadzi niedowidzącą osobę. I oczywiście pamiętamy, że w naszej historii, dlaczego udało się Jakubowi podszyć za Ezawa? Bo ojciec już był właśnie niedowidzący. Miał problem. Więc zauważcie, że to sugeruje nam, no ktoś z was jeszcze może powiedzieć coś takiego, albo ktoś z innych ludzi może powiedzieć, no dobrze, ale to jest zapisane dużo później. To jest piąta Księga Mojżeszowa, a my czytamy sobie historię z pierwszej Księgi Mojżeszowej, więc to w ogóle nie ma wspólnego powiązania. No i właśnie zobaczmy, czy faktycznie nie ma wspólnego powiązania. Bo przed wersetem, który czytaliśmy, przed fragmentem, który czytaliśmy, gdybyśmy wrócili do 27 rozdziału, to werset, i to już będzie jeden z ostatnich tekstów, które dzisiaj przeczytamy, żeby już dalej gdzieś tam nie ten, to z rozdziału 27 Rebeka wypowiada pewne ważne słowa. Posłuchajcie. Rozdział 27, werset 13. Przekleństwo, które miałoby spaść na ciebie, niech spadnie na mnie, synu mój, odpowiedziała matka. Zrób to, co mówię. Idź, przynieś mi kuski. Czyli zobaczcie, że w tej historii doskonale są przeświadczeni, że w wyniku tego, co zrobią, nie powinno wcale przyjść błogosławieństwo, ale powinno przyjść przekleństwo. Więc wracam do pytania. Czy Jakub mógł ukraść błogosławieństwo swojego brata Ezawa? Czy mógł ukraść błogosławieństwo Boże? Według tej historii i tego, co sobie powiedzieliśmy, powinien być przeklęty. I teraz, już nie czytając dalej tekstów, będziemy sięgać do naszej wiedzy, do naszej pamięci i prześledzimy sobie kilka momentów z historii życia Jakuba. A więc po pierwsze, błogosławieństwo mówiło, niech Bóg da ci rosy z niebieskiej, żywności ziemi i obfitości zboża i wina. Więc błogosławieństwo mówi o dobrobycie, które miało spotkać Jakuba. I być może w jakiejś tam chwili życia było. Ale pamiętacie, co się stało w końcówce życia Jakuba? Widzimy, że znowu w kraju nastał bardzo wielki głód. Także synowie Jakuba musieli udawać się gdzie?
do Egiptu po to, żeby prosić o żywność, a ostatecznie jak się historia skończyła? Że cała rodzina musiała się przenieść do Egiptu. Właśnie z powodu głodu, z powodu braku dobrobytu. Drugi element wynikający z błogosławieństwa, które sobie przeczytaliśmy, gdy Izak błogosławi Jakuba, który jest tutaj w miejscu swojego brata Ezawa, który się podszył. Druga część błogosławieństwa mówi, niech służą ci ludy, niechaj pokłon oddają narody. Moje pytanie, czy to wypełniło się w życiu Jakuba? Czy możemy powiedzieć, że inne narody mu służyły? Raczej to on sam, gdy uciekł, służył w domu Labana. I to nie mało. A pamiętacie, kto się komu kłaniał? Jakub 7-krotnie pokłonił się swojemu bratu Ezawowi, gdy przyszło do kolejnego spotkania. Ciekawe, nie? Trzeci ciekawy szczegół, on pochodzi z rozdziału 33. Kiedy Jakub wraca, to w tym rozdziale Jakub, pamiętacie, to jest przed momentem właśnie tych pokłonów, spotkania, to chce dać upominek swojemu bratu. Ale nieprzypadkowo akurat w tekście słowo upominek nie jest użyte jako takie nieznaczące słowo upominek, tylko jest użyte jako słowo błogosławieństwo. Czyli tekst nam pokazuje, że Jakub przez upominek, który chce dać swojemu bratu, tak naprawdę chce tak jakby zwrócić mu błogosławieństwo, które ukradł. I jeszcze jedna rzecz, co najciekawsze, błogosławieństwo, które Jakub rzekomo skradł Ezawowi, to nie jest błogosławieństwo, które było błogosławieństwem jego ojców, błogosławieństwem patriarchów. Ponieważ błogosławieństwo, o którym uczymy się cały czas w przymierzu i tak dalej, zawierało dwa elementy. Pamiętacie jakie? Potomstwo, obietnice potomstwa i obietnice ziemi. Więc możemy przypuszczać, że to błogosławieństwo, które Jakub ukradł, to było błogosławieństwem, które chciał Izak dać Ezawowi, ale dla Jakuba miał te właściwe błogosławieństwo, które właśnie dotyczyło potomków i dotyczyło obietnicy ziemi. I zobaczcie, bardzo, bardzo krótko, przejdźcie sobie do rozdziału 35. W 35 rozdziale, czyli zobaczcie, jak daleko później, byliśmy w 27, a tutaj w 35 rozdziale dopiero Jakub otrzymuje te właściwe błogosławieństwo patriarchów, które byłby otrzymał od swojego ojca Izaka, gdyby nie podszył się pod swojego brata Ezawa. 35 rozdział i to jest już sytuacja po tym, jak już się spotkał z bratem i po tym wszystkim, co się wymieniliśmy, kiedy oni już się skonfrontowali. Tam jest w ogóle piękna gra słów, gdzie Jakub też musiał się spotkać w międzyczasie z Bogiem i tak dalej. I w 35 rozdziale Bóg każe Jakubowi iść do Betel i zbudować dla niego ołtarz. I od rozdziału, od wersetu 9 do wersetu 13 czytamy następujące słowa. Po przybyciu Jakuba z Padan Aram Bóg ukazał mu się ponownie, pobłogosławił go. Najpierw powiedział, masz na imię Jakub, ale nie będziesz się już tak nazywał. Twoje imię będzie brzmieć Izrael, takim właśnie imieniem go nazwał. Potem oświadczył, ja jestem Bogiem Wszechmocnym, mnóż się i rozrastaj. Powstanie z ciebie naród, a nawet zgromadzenie narodów, będą od ciebie pochodzić królowie. A tę ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izakowi, dam tobie i twojemu potomstwu po tobie. Potem Bóg wzniósł się w górę z miejsca, gdzie rozmawiał z Jakubem, a Jakub postawił tam pomnik z kamienia, wylał na niego ofiarę z płynów, a także polał oliwą. Miejscu zaś, w którym rozmawiał z nim Bóg, dał nazwę Betel. Więc tutaj Bóg błogosławi go, daje mu obietnicę potomstwa, daje mu obietnicę ziemi i to jest obietnica Abrahama i ojców, które powinien Jakub był otrzymać. Więc zobaczcie, że ta cała sytuacja pokazuje nam, że Jakuba w życiu, chociaż często tak się zawsze mówiło, nie spotkało błogosławieństwo, ale
spotkało coś innego. Spotkało przekleństwo. I ta historia jest bardzo praktyczna. Ona jest bardzo praktyczna, bo pierwszy wniosek główny, który się nasuwa, to, że nie da się ukraść błogosławieństwa Bożego. Ale jakie to ma zastosowanie dla nas dzisiaj, prawda? Skoro przecież już tak ojcowie nie błogosławią swoich dzieci jak kiedyś. Ale wniosek praktyczny i życiowy, który się nasuwa, on dotyczy tego, że widzicie, czasami droga na skróty nie popłaca. Czasami człowiek ma takie zrozumienie, chrześcijanin, że tu nie musi tak naprawdę pozostać wiernym. To przykazanie nie jest aż tak istotne. Czy Bóg się pogniewa, jak tutaj zastosuje jakiś taki manewr, jakiś unik albo coś tam zrobię? I wiele, wiele innych rzeczy. Ale zauważcie, że często niestety to nie dotyczy tylko nas samych, ale to dotyczy też innych ludzi i wyrządzania innym krzywdy. Więc czasami wydaje nam się, że droga prowadzi na przykład właśnie przez nadużycie pewnych rzeczy i myślimy, że będzie okej. Ale ta historia pokazuje coś zupełnie odwrotnego. Ona pokazuje, że wręcz przeciwnie, jeśli postępujemy w naszym życiu wbrew Bogu, wbrew przykazaniom i tak dalej, to nie przyniesie to wyczekiwanego błogosławieństwa. Po prostu jest to niemożliwe. I coraz bardziej odpycha nas od tej drogi, którą tak właściwie powinniśmy kroczyć jako chrześcijanie, będąc światłem i jakkolwiek to inaczej nazwiemy. Ale jeszcze jeden ważny wniosek. I znowu będziemy musieli sięgnąć naszą pamięcią do pewnych wydarzeń. Jeszcze jeden puzzle, który brakuje w tej całej układance, w tej historii, można go zobrazować przez bumerang. Kto z was kiedyś miał taki prawdziwy, wyrzeźbiony, góralski, z drewna bumerang, który naprawdę wracał? Tutaj brat pokazuje. Pytanie jest, czy bumerang potrafi wrócić tak dokładnie, żeby dostać nim w głowę? No. Nie wiem, jakie macie doświadczenia. Mi się wydaje, że jest szansa, ale wiadomo, w większości, jak przynajmniej ja się bawiłem czy oglądałem, to zawsze gdzieś tam trochę obok. Ale wracał. Zataczał koło. I drugi wniosek z tej historii, on dotyczy kwestii odpłaty. Kwestii odpłaty, jeśli chodzi o pewne właśnie nasze życiowe decyzje i nasze życiowe zachowania. I chciałbym, abyśmy podali sobie kilka punktów znowu z życia Jakuba. Pamiętacie, kiedy Jakub okłamuje swojego ojca, podając się za Ezawa, to następnie to, co się dzieje, to później Laban okłamuje Jakuba, dając mu swoją starszą córkę. I wiecie, co jest ciekawe? I w tym momencie pada słowo pierworodny. Wiecie, co Laban wtedy wypowiada? Mówi tak. No wiesz, Jakubie, mam dla ciebie przykrą wiadomość. Nie jest w naszym zwyczaju, żeby wydawać młodszą przed kim? Przed pierworodną jest w tekście. Przed pierworodną. Podał się za pierworodnego? Tutaj został oszukany przy pretekście pierworództwa. Druga rzecz. Co powiedział Izak do Ezawa po tym, jak pobłogosławił już właśnie Jakuba, kiedy został oszukany? Co powiedział? Tak, twój brat przyszedł i odebrał to błogosławieństwo i tam jest użyte słowo podstępnie. A Jakub dokładnie tego samego słowa używa, gdy został oszukany właśnie przez Labana, gdy otrzymał starszą siostrę. Wiecie, co Jakub powiedział? Co mi to uczyniłeś? Czy nie za Rachelę ci służyłem? Dlaczego podstępem to zrobiłeś? Gra słów? Wiemy, że w Biblii nie ma czegoś takiego jak gra słów. Są po prostu tylko wnioski, które trzeba wyciągnąć.
Kolejna rzecz. Jakub kupił pierworództwo za jedzenie. Tak samo jak Lea kupiła prawo później do spania z Jakubem, też za jedzenie, za pokrzyki. Wiadomo, bo miała nadzieję wtedy... Rachela miała nadzieję, że przez to stanie się płodna. Kolejna rzecz. Lea jest opisana w 33 rozdziale jako kobieta, której Jakub nie kochał, ale znowu jest tutaj użyte trochę mocniejsze słowo. Jest użyte słowo, że ona była znienawidzona w jego oczach. A potem widzimy, że Lea, gdy już przychodzą dzieci, czyli gdy minęło trochę dłużej czasu, widzimy, że synowie Lei nienawidzą Józefa, czyli nienawidzą właśnie syna Racheli, współzawodniczki. No a sprawa bożków też jest bardzo ciekawa. Bo pamiętacie, że jak Jakub zaczął uciekać od Labana, to w pewnym momencie właśnie Rachela ukradła bożków. I teologowie mówią tutaj wprost, że posiadanie bożków oznaczało, takie było rozumienie, posiadanie pierworództwa. Więc tak naprawdę Rachela, która ukradła bożki, chciała przez to zapewnić pierworództwo Jakubowi. Ale pamiętacie, co się dzieje w tej historii? Gdy Jakub się o tym dowiedział, to po prostu uciął to. Bardzo mocno zareagował. A wiecie dlaczego? Bo Jakub już przeżył swoje. Już doświadczył swojego. Już lata mu pokazały, że to, co zrobił, czyli jak próbował ukraść pierworództwo, że to tak nie działa. Nie tędy droga. Dlatego po prostu uciął to, pozbyli się tych bożków i dalej po prostu akcja się toczy. No i jeszcze jedną rzecz tutaj można wymienić. Gdy Izak został oszukany, wtedy właśnie przy dawaniu pierworództwa, był już wtedy stary, to jest, Biblia mówi, że bardzo mocno zapłakał, bardzo gorzko zapłakał, wydał krzyk rozpaczy. A gdy Jakub był już również stary, dlatego że jego syn Józef urodził się jak był stary, więc był jeszcze starszy, jak bracia po prostu oszukali swojego ojca, jak sprzedali Józefa do Egiptu, no to wtedy też Biblia mówi, że Jakub bardzo gorzko zapłakał, wydał krzyk rozpaczy. Więc zobaczcie, że te porównania, które powiedzieliśmy, chociaż mogą być nużące, jest ich dużo, one po prostu pokazują pewien praktyczny, życiowy wniosek. Tym drugim wnioskiem jest, i powiem to bardzo po młodzieżowemu, że po prostu karma wraca. Że to nie jest tak, że będziesz sobie żył jak chcesz, krzywdził dookoła wszystkich, oszukiwał, a później nagle twoje życie będzie tak wspaniałe i cudowne, że nic z tych rzeczy ci nie wróci. To tak nie działa. To nie jest biblijne. Właśnie Biblia nam pokazuje, że dużo rzeczy po prostu wraca. Bóg przygląda się każdemu z nas. W ogóle w Biblii liczba 40, która tak często się pojawia, nie oznacza nic innego jak właśnie poddanie próbie. Test. Test przez Boga, gdzie Bóg daje pewien czas danej osobie i widzi na podstawie tego, co ta osoba dalej będzie robić przez ten czas, czy jest gotowa do zadania, czy nie jest gotowa do zadania. I tutaj moglibyśmy wymieniać mnóstwo postaci. Mnóstwo czterdziestek nagle by się pojawiło. Ale jest jeszcze jeden aspekt, który utrudnia nam sytuację. No bo mówimy teraz tutaj jako osoby wierzące, jako lud Boży powiedzmy. A przychodzi nam myśl, a co z tymi bezbożnymi, którzy całe życie robią po swojemu i nic. I jeszcze w dodatku im się 100 razy lepiej powodzi od nas. Widzicie, w moim teraz zdaniu już padła odpowiedź. Różnica jest w tym, że właśnie on jest bezbożny, a ja jestem osobą, która nazywa siebie dzieckiem Bożym. Czyli ja znam Boga. A znanie Boga do czegoś mnie wzywa. I teraz ci wszyscy ludzie, którzy, bo w większości to widzimy u Dawida, u Asafa, w psalmach, którzy cały czas mówią, no ale Boże, co z tymi bezbożnymi? Dlaczego tutaj nam mają pewne rzeczy wracać w życiu, a dlaczego ci bezbożni żyją sobie czasami bez kresy i wszystko jest dobrze i wspaniale i cudownie? I wiecie, gdzie ich prowadziła odpowiedź? I znajdujemy to bardzo wyraźnie w psalmach. Prowadziła właśnie do momentu, gdzie ludzie patrzyli na świątynię
I w tej świątyni dostrzegali, że z tematem świątyni związany jest sąd. I patrząc do świątyni, ich reakcja nagle się zmieniała w tym psalmie. Bo w tej świątyni dostrzegali koniec. Koniec powodzenia bezbożnych. Kres tych wszystkich rzeczy niesprawiedliwych, które teraz się dzieją. Właśnie w świątyni. No bo w świątyni głównie była świątynia związana właśnie z sądem. I to jest właśnie bardzo ważna lekcja też dla nas. Bo jeśli my dzisiaj stawiamy sobie czasami pytania, które są trudne i na których nie ma dobrej odpowiedzi, to co powinniśmy zrobić, to właśnie powinniśmy skierować nasz wzrok do miejsca, gdzie jest Bóg, do świątyni. I tam odnaleźć na nowo nadzieję i rozwiązanie naszych problemów, ale jednocześnie też ucięcie tych wszystkich nikczemnych i niegodziwych rzeczy, które dzieją się na tym świecie. I właśnie to jest różnica między ludem Bożym i między tymi, którzy Boga nie znają. Dlatego, tak jak przeczytaliśmy w 35 rozdziale, Bóg polecił Jakubowi zbudować ołtarz w Betel. A Betel oznacza dom Boży. Dlatego, że widzicie, Bóg nie potrzebuje tak naprawdę świątyni, żeby być ze swoimi ludźmi, bo przed świątynią też z nimi był. Tak samo jak powiedział o tym w Nowym Testamencie, bo Bóg może być wszędzie. I właśnie patriarchowie przez budowanie ołtarzu sięgali wzrokiem do nieba i w taki sposób właśnie Bóg byli z Bogiem. I jeszcze jedną rzecz, którą muszę na końcu powiedzieć. Wiecie, że dzisiaj też często pojawia się takie zdanie, zwłaszcza wśród młodszych osób, że no to błogosławieństwo, no to powinno być bardzo materialne. Powinniśmy być tak bogaci, jak właśnie jak Bóg błogosławił gdzieś tam w Starym Testamencie. Ale widzicie, nawet w Starym Testamencie i najlepiej pokazuje to nasza dzisiejsza historia Jakuba. Pokazuje, że błogosławieństwo u Boga po pierwsze i najważniejsze to jest nie danie błogosławieństwa fizycznego, ale przeprowadzenia człowieka w taki sposób przez życie, żeby człowiek mógł być co? Ostatecznie zbawiony. I my widzimy bardzo mocne rozszerzenie tematu błogosławieństwa w Nowym Testamencie przez Jezusa na kazanie na górze, gdzie pokazuje, że ubodzy, biedni, coś tacy nieznaczący ludzie mogą być błogosławieni. I zobaczcie, że to samo stało się w przypadku Jakuba. Jakub w tej historii musiał przejść pewne rzeczy, żeby Bóg mógł go zaprowadzić do punktu, kiedy zmienił jego imię. I kiedy z imienia Jakuba otrzymał imię Izrael, co oznacza zwycięski. A jak dobrze wiemy, zmiana imienia to zmiana charakteru. To zmiana natury. Tak więc w tym momencie, w 35 rozdziale, Bóg w końcu mógł zacząć błogosławić Jakuba tym właściwym błogosławieństwem. I zmienić jego imię na zwycięski. A możemy sobie zadać pytanie, a może inaczej by się to potoczyło? Gdyby ty wiele, wiele, wiele lat wcześniej, w tym momencie, kiedy Izak błogosławił Ezawa, chciał błogosławić Ezawa innym błogosławieństwem właśnie, gdyby wtedy nie potrzył się. Więc zobaczcie, że nasz temat, pomimo że wyczerpujący, on naprawdę jest bardzo, bardzo praktyczny. I on nam pokazuje, że czasami musimy przejść przez pewne trudności, ale czasami może nie musielibyśmy aż tak przejść przez niektóre trudności. Ale wiele z tego naprawdę zależy od naszych decyzji i od naszych wyborów i o to, co my robimy z naszym życiem. Naprawdę bardzo, bardzo dużo od tego zależy. I na koniec jeszcze tylko jedno słowo. Gdy Jakub już był w Egipcie, już tam przenieśli się, mieszkali, to podsumował swoje życie przed Faraonem. I wiecie, co powiedział? Trochę narzekał Faraonowi i powiedział tak: moje życie nie było aż tak dobre, jak życie moich ojców.
Ale wiecie, co jest najważniejsze w tej historii? Że jego życie zakończyło się sukcesem. Że ostatecznie został pobłogosławiony. I Jakub będzie zbawiony. A jaki mamy na to dowód? Najlepszy dowód? Że dzisiaj i Bóg, dzisiaj my to wspominamy, a Bóg często w Biblii objawia się jako Bóg kogo? Abrahama, Izaka i znalazło się miejsce dla Jakuba. Nieźle co. Więc moje pytanie jest do was. A jak wy za jakiś czas podsumujecie swoje życie? A jak ja podsumuję swoje życie? Życzę wam i również sobie, abyśmy przeszli zwycięsko nasze próby i również otrzymali nowe imię. Jednocześnie pamiętając o tym, że nawet jeśli dzisiaj nie podoba nam się rzeczywistość i może Boga nie słychać i nie widać tak, jakbyśmy chcieli, to nie pozwala nam kręcić po swojemu, bo to nigdy na dobre nie wyjdzie. A nawet jeśli Bóg będzie przymykał oko, to tylko i wyłącznie do jakiegoś czasu. Dlatego, że Bogu zależy, naprawdę zależy na zbawieniu każdego z nas, ale decyzja i tak ostatecznie będzie zależała od nas i od naszych wyborów. I oby nasz dobry Bóg dał nam się wszystkim i z naszymi rodzinami spotkać tam kiedyś z nowym imieniem. Z imieniem, które znadał nam sam Pan Bóg, dlatego że ostatecznie pobłogosławił nas. Amen.